Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj będziemy mówić nie tylko o Wikipedii, a właściwie o czymś, co może rzadko jest kojarzone z Wikipedią, a jest bardzo ważną częścią działań Wikimedia Foundation i wikipedystów, bo są to projekty siostrzane. Wikipedia to największa siostra, jak gdyby zagarnia całą sławę dla siebie, natomiast pod jej skrzydłami chronią się również inne projekty. I zaprosiłem do mikrofonu Wojciecha Pędzicha, żeby o tym nam opowiedział i przybliżył te projekty siostrzane. Dzień dobry wszystkim. Jest ich bardzo dużo i tak rozmawialiśmy przed chwilką, że chyba najfajniej będzie zacząć od wiki słownika. Tak, to troszeczkę wynika z jednej ze stron na Wikipedii pod tytułem Czym Wikipedia nie jest? Jednym z pierwszych punktów, który tam się pojawia, to jest Wikipedia nie jest słownikiem. Dosyć często usuwamy takie krótkie definicje słownikowe z Wikipedii, mówiąc użytkownikom, to jest domena słownika. To jest domena wiki słownika. Jest taki projekt, bardzo zapraszamy do jego współtworzenia. W tym momencie wiki słownik w języku polskim, polskojęzyczny wikisłownik, polskojęzyczny, a jednak wielojęzyczny, tak, bo prowadzony jest w języku polskim, ale zbiera definicje z różnych języków. To jest kilkaset tysięcy stron. To jest tak naprawdę bardzo duża słownikowa cegła, która zawiera nie tylko słowniki takie przydatne tłumaczom na przykład, nie tylko etymologię, czyli to, co zwykliśmy kojarzyć pod pojęciem słownik, ale tam znaleźć można słowniki obrazkowe. Można znaleźć słowniki fałszywych przyjaciół pomiędzy językami. Można znaleźć różnego rodzaju słowniki tematyczne, powiedzeń, przysłów. Więc wikisłownik wymyka się troszeczkę tym okładkom słownikowym i wyłącznie słownikowym. Nie można go zamknąć, że to jest słownik języka polskiego na przykład? Prawda? Nie, bo jest to bardzo również dobry słownik tłumaczeniowy. No ja oczywiście życzę sobie, żeby w pewnym momencie wikisłownik ten polskojęzyczny miał tak rozbudowaną sekcję znaczeń w różnych innych językach, jak na przykład wikisłownik anglojęzyczny. Bo tam jest tłumaczenie na kilkadziesiąt języków, łącznie z kilkoma systemami języków migowych, miganych. Włącznie z symbolami właśnie dla słowników, dla języków niewerbalnych. No tak, ale to, co wyróżnia wikisłownik od innych słowników, to jest to, że jest multimedialny również. Chociaż to takim drobnym, tylko audio jak gdyby jest dodane, ale to tylko, to robi jednak dużą różnicę, prawda? Bo no i oczywiście ilustracje graficzne. W słowniku papierowym nie zobaczymy, nie usłyszymy wypowiedzi. Możemy zapis próbować stworzyć i potem zastanawiać się, jak to się czyta. No, ktokolwiek nie studiował filologii jakiejkolwiek, raczej będzie trudno miał z rozróżnieniem znaczków alfabetu IPA, czyli Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego. A na tym się opiera opisywanie mówionych dźwięków. No i zapraszamy słuchaczy do tego, żeby nagrywali swoje wersje danych słów, które ich na przykład bardzo interesują, bo to każdy może nagrać takie słowo przy pomocy telefonu w tej chwili, wrzucić do Wiki Commons, do Commons i zamieścić w słowniku. Oczywiście. To jest, wikisłownik działa na tej samej zasadzie oczywiście jak Wikipedia, można drobnymi kawałkami, drobnymi cegiełkami budować znaczenia, opisy tych znaczeń. Jest to troszeczkę mniej współpracujący projekt niż Wikipedia, tak mi się wydaje, bo wikisłownikarze, bo tak się nazywają. Tak chcą, żeby ich nazywać. Tak, i tak wynikło z dyskusji, że tak mają być nazywani i z głosowania. Więc wikisłownikarze niekoniecznie współpracują, niekoniecznie ich ścieżki się przecinają. Poziom współpracy w projektach jest różny i wikisłownik jest takim dosyć indywidualnym projektem. Czyli można tutaj swoją działeczkę znaleźć, ją uprawiać po prostu. Cały czas marzę, że uzupełnię w końcu tą listę angielskich przysłów i ich znaczenia. Ale wikisłownikarze spotykają się tak jak wszyscy
inni z projektów siostrzanych wikipedyści, jeśli tak można powiedzieć, wikimedianie. Na takich zlotach już od jakiegoś czasu co roku są organizowane te zloty. Tak, już były bodajże 3 zloty, które nazywają się Źródło Słów. I to są zloty 2 największych po Wikipedii projektów siostrzanych polskojęzycznych. Do drugiego zaraz dojdziemy, no ale ten fragment słów mówi o tym, że tam spotykają się właśnie wikisłownikarze. No i zastanawiają się tam nad różnymi rzeczami, a przede wszystkim po raz pierwszy często się spotykają i widzą się na żywo. Tak, to jest bardzo wysoka wartość dodana wszystkich tych naszych spotkań, konferencji, że jeżeli tylko chcemy, to możemy tam się pojawić jako fizyczna osoba. I to tak naprawdę moim skromnym zdaniem zarówno konferencje wikipedystów, jak i wikisłownikarze, wikiskrybów bardzo mocno integrują i bardzo podkreślają uczestnictwo w projekcie, współuczestnictwo w projekcie. Więcej czasu nie poświęcimy na wikisłownik, dlatego że być może powstanie oddzielna audycja. Należy się wikisłownikowi na pewno, ale w tej audycji mamy przelecieć przez wszystkie projekty siostrzane. Drugim takim projektem bardzo prężnie działającym w Polsce są wiki źródła. Wiki źródła, które mogłyby równie dobrze nazywać się wiki biblioteka, dlatego że to jest biblioteka tekstów. Dlatego że tam znajdują się zeskanowane książki, które są poddawane automatycznemu rozpoznawaniu tekstu, a później są weryfikowane przez kolejnych wiki skrybów. No bo to nie wystarczy, niestety. Nie, automatyczne mechanizmy są bardzo niedoskonałe, tym bardziej, że w starych skanach jest wiele brudnych kartek, wiele brakującej farby drukarskiej. Maszynie jest to trudno czytać i tutaj pojawia się ten element bardzo ścisłej współpracy, który w wikisłowniku jest dosyć, współpraca w wikisłowniku jest luźniejsza, w wikiźródłach współpraca jest bardzo silna, jest wręcz wymuszona przez ten projekt w bardzo fajny sposób, bo żeby książka, każda kartka, każda strona digitalizowanej książki była uznana za zweryfikowaną, tak porządnie przejrzaną. Na zielono oznaczoną, zielony kolor, tak mówiący, że jest wszystko w porządku, to każdą stronę musi sprawdzić i oznaczyć, przenieść na wyższy poziom zaznaczenia 3 użytkowników łącznie. Mhm. Czyli najpierw ktoś pierwszy raz pisze, potem... Znaczy, bądź też poprawia. Albo poprawia automatyczne rozpoznawanie tekstu przez maszynę. Tak. Druga osoba, no i on zgłasza wtedy, ta pierwsza osoba zgłasza, że jest zweryfikowane. Tak, podbija poziom do poziomu na żółto czerwonego, później do żółtego. I ostatnia osoba umieszcza to na zielono. Co tam możemy znaleźć? Co tam możemy znaleźć? Możemy znaleźć klasyki literatury. Przede wszystkim to jest repozytorium, zbiór mediów, książek z domeny publicznej, czyli cofając się 70 lat wstecz do śmierci, do daty śmierci każdego pisarza, uwolnionych już do domeny publicznej, do których wygasły majątkowe prawa autorskie. W 2020 roku do domeny przeszli autorzy, którzy zmarli w roku... 1949, tak. Bo to do końca roku się liczy. Tak, bo to się liczy do końca roku jak najbardziej. Tak, już mamy Baczyńskiego w wikiźródłach, już mamy mnóstwo... Już od ładnych paru lat, tak. ...twórców, którzy podczas II wojny światowej zginęli. Kilka lat temu zresztą była sprawa sądowa, która polegała na ustaleniu prawdziwej, czy powiedzmy bardziej prawdopodobnej daty śmierci Janusza Korczaka, oczywiście. I dzięki temu Janusz Korczak przeszedł do domeny publicznej znacznie wcześniej, bo nie uznano go za zmarłego, jak to się zwykle przyjęło w rok po zakończeniu wojny, tylko po likwidacji getta warszawskiego. Mhm. No i co, tylko takie źródła tam mogą być zamieszczane, czy również inne? Takie źródła są typowo zamieszczane w wikiźródłach. Czyli takie stare już właściwie można powiedzieć. Tak, ale są to już na tyle klasyki literatury, nie tylko te takie stare, naprawdę stare, ale również nam bliższe. To są rzeczy, które współcześni ludzie już naprawdę chętnie czytają. Mhm. No, cała twórczość Norwida, twórczość Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego, no wszystko to jest i oczywiście tych starszych jeszcze klasyków naszych też jest w wikiźródłach. No i mówimy tutaj również o lekturach szkolnych, które, co jest ciekawe, wikiźródła, przedstawiają
te książki w takiej formie, w jakiej one były wydrukowane i opublikowane. Różnimy się tym od innych projektów, które na przykład zamieszczają noty objaśniające, uwspółcześniają język, tym, że my prezentujemy te książki tak, jak one zostały napisane i wydrukowane. Nawet z błędami drukarskimi. Nawet z błędami drukarskimi. Bo się zdarzają te błędy i jest wtedy zaznaczone, że tak, to na tak ma być, bo tak było ma być w oryginale. Bo tak Zecer postawił czcionkę, tak. No tak, to wiki źródła można naprawdę się napić takiej źródlanej wody. Prawdziwej tekstów oryginalnych. Wody, tak. Oryginalnej źródlanej wody z oryginalnych książek. W tych wiki źródłach można znaleźć również ilustracje oryginalne, które były w książkach. Tak, są zamieszczane, są wycinane ze stron z ilustracjami, są obrabiane, wybielane, żeby bardziej pasowały do białego ekranu. Ale te źródłowe, takie zupełnie stare i takie z tego pierwszego skanu też można zobaczyć. Można tak, jak najbardziej. Znaczy można oczywiście obejrzeć sobie oryginalne skany książki, jak najbardziej również. I dzięki temu wszystkiemu wiki źródła są naprawdę dużym graczem rynku e-booków w Polsce, jak się okazuje. Właśnie na konferencji wiki źródłowców, wiki skrybów i wiki słownikarzy, o której mówiliśmy na konferencji źródłosłów, były pokazywane statystyki tego, jak poważnym graczem na polskim rynku książek elektronicznych jest, jak poważnym dostawcą treści na polski rynek e-booków są wiki źródła. No bo każdy jak zajrzy na taką książkę źródłową, może sobie po prostu zażyczyć wydrukowanie albo PDF-a, albo EPUB-a, albo w formacie MOBI nawet na różne czytniki. To trochę trwa, te mechanizmy czasem są powolne, czasami nie działają, trzeba powtarzać, ale z tego co wiem, jednak się to udaje, bo ja próbowałem kilka razy też pobrać sobie takie książki i no, wymagało to cierpliwości, ale w końcu się udawało. Wiki źródła są też no, takim miejscem, gdzie zdaje się te akty no, takie akty urzędowe tak, można zamieszczać i są, prawda, zamieszczane. Gdyż one również są domeną publiczną no, z troszeczkę innych względów niż wygaśnięcie majątkowych praw autorskich, ale tak, jak najbardziej wiki źródła są również idealnym miejscem do aktów normatywnych i polskich, i niepolskich. Mhm. A jak można się włączyć w pracę? Co można robić? No bo już mówiliśmy o tym, że ktoś musi przepisywać, poprawiać te skany automatyczne. I to jest główne źródło pracy dla wiki skrybów, bo książek do przepisania jest naprawdę dużo. To jest ogrom pracy. Można sobie znaleźć coś ciekawego. Można sobie znaleźć coś ciekawego, bo... No bo to trzeba czytać w trakcie przy okazji. Ale to jest połączenie przyjemnego z pożytecznym, no, Borysie, bo czytasz sobie książkę i jednocześnie pomagasz światu, żeby kto inny mógł również przeczytać tę książkę w bardzo dobrej, zdigitalizowanej wersji. Co może być fajniejszego? Ja czytałem ostatnio, właśnie przepisywałem pana Twardowskiego. Opmana. Bardzo fajnie się to czytało. Naprawdę nie stracił tak dużo, bo sporo tych utworów starych no, trąci myszką, ale tak. Są takie, które naprawdę jeszcze przetrwały tą próbę czasu i można... Warto sobie zostawić troszeczkę więcej czasu, jeżeli się chce wejść w wiki źródła, bo nie fajnie jest później innym użytkownikom wchodzić w pracę brzydko powiem, rozgrzebaną przez kogoś i na przykład uwierzytelniać te skany gdzieś od połowy książki, nie wiedząc, co się działo wcześniej i tracąc takie poczucie tego, że ta historia się fajnie toczy. Mm-hmm. No i można, tak jak ja się zająłem, tworzyć audiobooki z tych e-booków, prawda? Bo właśnie na przykład Przygody Alinki w Krainie Cudów to jest pierwsze tłumaczenie na język polski Alicji w Krainie Czarów, którą nagraliśmy właśnie jako audiobook i jest do pobrania. Również można znaleźć je na wiki źródłach. Czyli zapraszamy zarówno tych, którzy świat postrzegają oczami, jak też tych, którzy są słuchowcami. Tak, aktorzy nie doceniają, czy twórcy scen teatralnych nie doceniają tego źródła, bo ono nie reklamuje się. To znaczy nie ma pieniędzy na to, żeby reklamować ten projekt. On po prostu jest bogaty bardzo. No i nie ma pieniędzy na to, żeby go reklamować, w związku z czym jest za darmo.
ale właśnie aktorzy mogliby z tego korzystać i czerpać na, do własnej twórczości, do wystawień, do przedstawień. O ile Wikipedia broni się po prostu wielką ilością odsłon, wielką liczbą odsłon i wysokimi pozycjami w wyszukiwaniu przez Google'a, o tyle o Wikiśródłach i na przykład o sukcesie Wikiśródeł, o tym, o czym mówiłem, czyli wysokim udziale w rynku e-booków, nie wszyscy wiedzą. Mhm. Także zapraszamy do Wiki Źródeł, popatrzenia, przyjrzenia się temu projektowi siostrzanemu. Kolejny projekt to Wiki Books. Wiki Books. I to tutaj nie jest kolejna, no właśnie myląca nazwa, tak? Moglibyśmy sobie pomyśleć, o, kolejna Wiki biblioteka, książki. Tak, kolejne Wiki książki. Nie, to są tak naprawdę Wiki podręczniki. Niekoniecznie szkolne, bo od tego jest bardziej specjalizowany projekt, czyli Wikiversytet, który w zamyśle zawiera kompletne programy nauczania. Ale Wikibooks, czyli wiki podręczniki, dotykają naprawdę różnych aspektów. Fotografia, samo oprogramowanie MediaWiki, o którym też powiemy. Książki kucharskie, bardzo popularne. Jedna bardzo piękna zaleta Wikibooks jest taka, że o ile artykuły w Wikipedii potrafią się zdezaktualizować, o tyle dobrze napisany Wikibook, o tyle dobrze napisany Wikipodręcznik potrafi być, że tak powiem, stabilny, nie dezaktualizujący się przez naprawdę wiele lat. No, czy ktoś wymyślił nowocześniejszą wersję szarlotki? No na pewno bez cukru na przykład teraz można robić szarlotkę. Ale dalej będą ci, którzy będą robić tą szarlotkę wegańskie. Po staremu. I taki Wikibook, i taka wiki książka kucharska, wiki książka z drinkami, wiki książka tak, o fotografowaniu. Może powiedzmy w tych bardziej technologicznych aspektach, przy bardziej technicznych książkach może wypada je uaktualniać o nowsze technologie, ale tak naprawdę podstawa jest niezmienna. No i poradniki takie bardzo niszowe, czyli... Tak. Czyli możemy zrobić, na przykład ja robiłem taki Wikibooks projekt o tym, jak nagrywać podcasty. I jest, on istnieje tam dalej. I czy myślisz, że po tym czasie coś się zdezaktualizowało oprócz technologii? Zmienił się sposób przekazywania treści, bo już w tej chwili nieważne są tak bardzo technikalia tak zwane, tylko bardziej jest istotna jak gdyby ta miękka część, czyli co o czym mówić, jak mówić. W podcastach, no bo właściwie każdy ma urządzenie w kieszeni w tej chwili do nagrywania i to już taka bariera jest bardzo mała wejścia, ale no tam jest dużo takich informacji bardzo praktycznych i takich podstawowych od strony technicznej. No właśnie, więc to jest cały obszar, w którym też możemy współpracować, możemy stworzyć własny projekcik, nieduży, tak. Jakąś poradę na jakiś temat zrobić, na przykład jak ugotować jajko. Chociażby, jak ugotować idealnie jajko. Na twardo i na miękko. Tak, przy Wikibooksach bardzo ważna jest indywidualna praca, bo tak naprawdę jest to, z jednej strony jest to projekt nieduży, a do tego, jeżeli jest to projekt nieduży, no to jest mniejsza szansa, że spotkamy nagle 20 osób o tych samych zainteresowaniach edytorskich. Więc w Wikibooksach edytor jest troszeczkę zostawiony sam sobie, co jest i dobre, i niedobre. No niedobre jest dlatego, że nikt mu nie pomoże, ale dobre jest to, że on może kształtować ten podręcznik według własnego pomysłu i stworzyć materiał, który jest naprawdę jego autorski. No i co ciekawe, to chyba w tych wszystkich projektach, o których do tej pory mówiliśmy, nie ma wersji przejrzanych, czyli nie ma tego czegoś, nie, w Wikipedii obowiązuje, że dopiero po przejrzeniu przez redaktora będzie coś widać. Dosyć duża część Wiki świata, nie tylko polskiego, opierała się wersjom przejrzanym. Tak, zmiany są tam widoczne od razu. Chyba we wszystkich w ogóle tych projektach siostrzanych jeszcze nie obowiązują. Znaczy chyba nie będą obowiązywać, może jest taka nadzieja chyba. Jest taka nadzieja, ale tak samo jak piąty filar Wikipedii mówi, to jest brak sztywnych reguł, tak samo zasady w każdym innym projekcie mogą zostać przegłosowane przez społeczność, bo cały czas mówimy o projektach Wikimedia, gdzie rządzi społeczność, gdzie to społeczność, edytorzy aktywni decydują o kształcie projektu wspólnie. No i jest ich dużo, dużo mniej.
tych projektach siostrzanych. Tak, to prawda. Głosowanie nad przyznaniem statusu administratora w jednym z projektów siostrzanych, bodajże w Wikibooksach, można było uznać za udane, jak zagłosowało 5 osób. Mhm. I jest to konsensus, jest to wystarczająco silnie wyrażona wola ogółu edytorów, żeby uznać ją za wiążącą. Mhm. A takim odłamem troszeczkę Wikibooks jest projekt Wiki Junior. Tak, to jest część juniorska Wikibooks, gdzie zamieszczane są treści dla najmłodszych. Bardziej oparte na grafice, mniej na tekście, troszeczkę może bardziej na dźwiękach również, jeżeli jest to tylko możliwe, ale tak, dzieci również mogą uczyć się z Wikibooksami właśnie w kąciku Wiki Junior. No, w czasach pandemii, w których żyjemy, to chyba też jest jakiś pomysł na to, żeby sięgnąć po te materiały. No, zdecydowanie. Albo je tworzyć. No i tutaj ukłon do naszej specjalistki do spraw edukacyjnych. Tak. Wiki Cytaty to jest kolejny. Wiki Cytaty to jest kolejny projekt, który cieszy się aktywnością. Nie jest to produkt jakiś wysoce aktywny, jak Wiki Źródła czy Wiki Słownik, ale z drugiej strony to też jest projekt, w którym umieszczony raz cytat ze znanej osobistości, czy raz umieszczone porzekadło, przysłowie, zostaje. I do tego projektu można dodawać, bo tak naprawdę nic z niego nie ucieka. Mhm. Bo cytaty raz wypowiedziane w jakichś istotnych kwestiach, w istotnych momentach, czy o istotnych sprawach przez ważne osoby, no, nie znikną, nie zdezaktualizują się. One już zostały wypowiedziane i zaistniały w świadomości. Mhm. No i są tam cytaty nie tylko z książek, nie tylko z publicznych wypowiedzi, ale również z filmów. Tak, również z kultury masowej, również z wywiadów, owszem, również cytaty, które niekoniecznie poszerzają naszą wiedzę, ale na przykład weszły do języka potocznego i do świadomości ogółu. Zbyt dużo by wymieniać. Ale... Ciemność widzę. Tam, tak, chociażby. No. Nie, no, o klasykach cytatów z kinematografii, no to... Jest rzeczywiście duży. Także to jest też fajny pomysł na to, żeby po prostu poprzeglądać sobie. Zresztą tak jak w każdym z tych projektów, chyba można wybrać losowe hasło i po prostu sobie trafić na coś, co zupełnie nie planowaliśmy tego. Także to bardzo ciekawa zabawa. I nagle dojść do materiału, w którym Józef Piłsudski rozprawia o gramofonie czy fonografii jeszcze wtedy. I posłuchać jego głos. I nawet posłuchać, tak. To jest nagranie, które udało się uratować. Bardzo cenne. Mhm. Wikinews. Wikinews. Czyli taka gazeta miała być. Gazeta chyba. Miała być. W niektórych wersjach językowych to naprawdę działa. Tutaj ewenementem jest Wikinews w języku rosyjskim, który naprawdę dostarcza cały czas wiadomości, który cały czas dostarcza newsów. Inne wersje językowe, w tym wersja polskojęzyczna, chyba zbyt silnie przeszły w stronę zamieszczania informacji aktualnych w Wikipedii, bo duże newsy tak naprawdę kończą się encyklopedycznymi artykułami. One często już powstają w trakcie trwania tego wydarzenia i są rozwijane. Zdecydowanie. Tak wiele razy już mieliśmy do czynienia z tym, jeszcze będziemy o tym rozmawiać, na temat pandemii na przykład właśnie, jak ten projekt, to hasło się rozwijało. Te wszystkie hasła, które tak na bieżąco się dzieją, no one wymagają bardzo silnej regulacji, obsługi, weryfikacji błyskawicznej. Częstej aktualizacji i tak naprawdę przeglądając ostatnie zmiany na polskojęzycznej Wikipedii, w czym się lubuję, ja bardzo często widzę aktualizowane artykuły o pandemii COVID w poszczególnych krajach, w poszczególnych miejscach na Ziemi. Wikinews tutaj no jest troszeczkę z tyłu. Bo tak naprawdę stworzenie portalu newsowego, który przyciągałby czytelników, wymaga naprawdę konkretnej krytycznej masy użytkowników, edytorów, którzy cały czas pisaliby ciekawe newsy. No nie i lokalne. W Polsce mamy właściwie sporo takich portali, które są ogólnie dostępne, może nie są na wolnych licencjach, ale Onet, Wirtualna Polska są takimi mediami, które no, zastępują troszeczkę ten Wikinews i tutaj może tego tak bardzo nie potrzeba, może w Rosji właśnie jest to większa potrzeba. Może zależeć to od specyfiki krajobrazu internetu w danym miejscu, ale tak, walka o miejsce w internecie, walka o uwagę
czytelnika sprawia, że Wikinews w polskiej wersji językowej nie ma silnej pozycji. No ja kiedyś bardzo wierzyłem w Wikinews i myślałem, że to się bardzo rozwinie, ale to już tak jakiś czas temu rzeczywiście to niestety nie zaistniało w Polsce. Myślałem o tym, żeby stworzyć, żeby namówić agencje prasowe, żeby zamieszczały nagłówki właśnie w Wikinews. Ale znaczy Polska Agencja Prasowa, nie wiem jak wygląda prawo na przykład pobierania informacji PAP-u do Wikinews. No ale to jest też... Funkcję troszeczkę przejęło Google w tej chwili, bo tak. Mamy Google News, coś takiego i też właściwie są tam nagłówki, które kierują do artykułów i właściwie to taki Wikinews się zrobiło troszkę. Troszkę tak. Żeby nie powiedzieć, Wikinews ma aktywnych użytkowników, którzy utrzymują jakiś przepływ informacji w projekcie. Może nie jest to spójne z tym, co bym powiedział, charakteryzuje pełen portal newsowy i to naprawdę dynamiczny, ale jest tam przypływ newsów. Mm-hmm. Wikiversity, bo tak pominęliśmy, czyli Wikiversytet. Właściwie tak? Już wspomniałem troszeczkę o tym w ramach Wikibooks, bo o ile Wikibooks są projektem, który zamieszcza pojedyncze podręczniki, poradniki, to Wikiversity miało być w założeniu projektem gromadzącym całe programy nauczania, całe programy przedmiotowe. A w którymś języku to się sprawdziło? Działa? Ciężko mi powiedzieć. To jest jeden z mniejszych projektów. To jest tak naprawdę jeden z mniejszych projektów. Wiele wersji językowych Wikiversity istnieje, ale istnieje w projekcie Inkubator, który też wypadałoby tutaj przytoczyć. Inkubator to jest takie miejsce, w którym rodzą się nowe wersje językowe projektów i rodzą się nowe projekty. Tam na przykład ładnych kilkanaście już chyba lat temu zaczynała śląskojęzyczna Wikipedia. Wtedy, gdy polskojęzyczni wikipedyści powiedzieli usuńmy śląskojęzyczne hasła, których ileś tam w polskiej wersji językowej było, to Ślązacy powiedzieli stop, przenieśli te hasła do inkubatora, przetłumaczyli interfejs MediaWiki na język śląski i z tego wyewoluowała ich własna niezależna wersja językowa Wikipedia. Kaszubska chyba to podobnie. Kaszubska ma swoją domenę od długiego czasu, dłużej niż wersja śląska. Istnieje nawet kaszubskojęzyczny wikisłownik, ale z językiem kaszubskim, język kaszubski jest bardzo niespójny, jeżeli chodzi o zapis z tego, co się dowiedziałem już od Kaszubów i nawet od osób, które współuczestniczyły w pisaniu programu nauczania. Dialekty są pewnie. Tak? Tak. Więc spójność zapisu to jest coś, co dosyć mocno przeszkadza w stworzeniu spójnej, jednej wersji językowej projektu. Mm-hmm. No, mieliśmy wątpliwości, czy wspominać o Wikispecies. Wikispecies, czyli też dosyć długo istniejący projekt opisania pełnej taksonomii. Czyli darwinologia. Tak, darwinologia stosowana. Problem z Wikispecies jest taki, że tam została przyjęta jedna, w cudzysłowie jedyna słuszna taksonomia. Nie uwzględnia różności systemów. I tak naprawdę we współczesnej swojej odsłonie ten projekt mógłby zostać spokojnie wchłonięty przez Wikidane. No bo to są takie dane właściwie. Nie? Tak, bo to był pierwszy dawny projekt Fundacji Wikimedia, który zawierał ustrukturyzowane dane, które równie dobrze mógł czytać człowiek jako drzewko gatunków, jak mogła również czytać maszyna. No to właśnie, to powiedzmy o tych Wikidanych, bo to jest taki jeden z najmłodszych projektów, który bardzo silnie się rozwija. Tak, jest to jeden z najmłodszych projektów, który niesamowicie rośnie w siłę, który jest po prostu bazą danych na tematy wszelakie, ustrukturyzowaną bazą danych, gdzie istnieją zapisy, wpisy i ich właściwości. Wpisem jest na przykład Polska, a właściwością jest, gdzie leży, jak długą ma historię, jakie są władze, jaka jest waluta, jaki jest ustrój polityczny, jaki ma podział administracyjny. Czyli taka treść oddzielona od formy. Tak, dokładnie. Czysta treść. Czysta treść i co pozwala również
prowadzić badania naukowe przy wykorzystaniu bazy danych, bo to są dane, które można pobrać zarówno po to, żeby czegoś się dowiedzieć o świecie, jak też żeby coś zbadać. To są już naprawdę ciężkie dziesiątki, jak nie więcej milionów wpisów, z którymi można robić naprawdę absolutnie wszystko, bo wszystko jest na wolnej licencji, tak jak zresztą we wszystkich pozostałych projektach, o których mówimy. No, na pewno staną się też świetnym źródłem do jakichś analiz Wikidane. Tak, robiłem już z profesorem Dariuszem Jemielniakiem przymiarki i napisaliśmy artykuł, który właśnie brał dane z Wikidanych do analizy. Tak, dane z Wikidanych są już na tyle bogate, że można na ich podstawie wyciągać wnioski o podłożu statystycznym. Wiki podróże. Wiki podróże. Również młody dosyć projekt. Projekt, w którym w polskiej wersji językowej udziela się jeden z ojców założycieli polskojęzycznej Wikipedii, który uważam jest fantastyczny, jeżeli chodzi o pokazanie, jak niska jest bariera wejścia do edytowania projektów Wikimedia. Dlatego, że w Wikipedii obowiązuje zasada weryfikowalności, dlatego, że w Wikisłowniku obowiązuje bardzo sztywna struktura takiego hasła, takiego wpisu słownikowego, dlatego, że w Wikiźródłach trzeba poświęcić dużo czasu na napisanie książki, na przejrzenie książki, na zweryfikowanie książki, dlatego, że w Wikibooksach booka książkę pisze się samemu. A w Wikipodróżach nie istnieje zasada weryfikowalności, a w Wikipodróżach można naprawdę dodać informacje o atrakcji turystycznej czy o systemie komunikacji miejskiej i naprawdę małą cegiełką z bardzo niskim progiem wejścia takim formalnym można uzupełnić przewodnik turystyczny. No ale tak jak w każdym z tych projektów trzeba przeczytać zasady obowiązujące w tym projekcie i tak, tutaj są dosyć silnie przestrzegane. I to czasem, mam wrażenie, blokuje edycję również i zniechęca początkujących edytorów, którzy no, widząc potencjał takiego projektu, chcą pisać to, co im tam w duszy gra. Okazuje się, że zderzają się po prostu z zasadami, które odrzucają taki sposób pisania. Tak samo jak Wikipedia, tak samo inne projekty nie są anarchią, więc mają swoje zasady, zalecenia edycyjne, których tak przestrzegać trzeba. Może uda nam się w jakiejś oddzielnej audycji na ten temat porozmawiać. Mamy jeszcze duże dwa projekty do omówienia. Już 30 minut rozmawiamy. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, czyli największy, wspaniały zbiór zdjęć stokowych, notorycznie pomijany w różnego rodzaju zestawieniach miejsc, z których można pobrać fajne zdjęcia, bądź też pliki audio, bądź też pliki wideo, bądź też modele 3D. Dziesiątki milionów materiałów audiowizualnych, które są oparte na wolnej licencji, które można wykorzystać w dowolny sposób, komercyjny, niekomercyjny. Można je zmieniać, można je sprzedawać jako część innej pracy. I naprawdę wielkie moje zdziwienie, czemu wy ludzie z tego nie korzystacie? No czemu? Bo nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wie. Może dlatego popularyzujemy. No tak, dokładnie. Są tam filmy Charlie'ego Chaplina na przykład. Już są, trafiły. One już Myszka Miki też już trafiła. Ta pierwotna, ta bardzo taka... Tak. Bo ta późniejsza to jeszcze nie, ale te takie najpierwsze filmy rysunkowe już tam trafiają. No i cała masa też wolnych właśnie mediów, które w tej chwili są tworzone i są od razu udostępniane na wolnych licencjach. Tak, Wikimedia Commons jest również pięknym miejscem do przechowywania wydarzeń bieżących, bo to, co się działo w Gdańsku po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza, między innymi ja dokumentowałem w mieście i naprawdę... No, wzruszam się, że ten kawałek historii został uwieczniony również dzięki pomocy Europejskiego Centrum Solidarności, w którego gościnnych progach zasiadamy nagrywając. Tak, materiały historyczne, materiały edukacyjne, ale również materiały bieżące, pokazujące świat. No i tutaj, tak jak w każdym z tych projektów, nie tylko sama treść, czyli nie tylko same zdjęcia są bardzo istotne, ale równie istotne, chociaż może nawet bardziej istotne, jest ich dobre opisanie. Zdecydowanie.
bo bez tego trudno je znaleźć, to zdjęcie. Tak, tak. W Wikimedia Commons istnieją dane strukturalne, czyli opisy, które pozwalają łatwiej odnaleźć daną fotografię. Jest coś, o czym muszę tutaj wspomnieć, co mi mocno krąży po głowie, to jest to, że Wikimedia Commons dobitnie pokazują, jak wielkimi profesjonalistami potrafią być wolontariusze. Myślimy sobie, że projekty tworzone przez wolontariuszy są projektami amatorskimi. Mhm. Tak, tak. Tymczasem całkiem niedawno... Ale to wiesz, to Dariusz Jemielniak właśnie mówił o tym, że amatorzy mogą być postrzegani, to znaczy samo słowo amator nie oznacza, to nie jest, nie ma wydźwięku pejoratywnego czy negatywnego, może oznaczać kogoś, kto jest miłośnikiem czegoś, prawda? Tak. I właśnie w tym znaczeniu na przykład warto wspominać o konkursach na grafikę roku w Wikimedia Commons, o konkursach tematycznych, na przykład Wiki lubi zabytki, gdzie ostatnio, w ostatniej edycji wygrało zdjęcie opuszczonego polskiego kościoła. Wspaniała gra cieni, światło cień w opuszczonym budynku. W czołowej dziesiątce znalazło się również na przykład zdjęcie płotu, zamglone zdjęcie płotu, bardzo wymowne, obozu Auschwitz-Birkenau. Czy na przykład warto wspomnieć o odbywającym się co dwa lata konkursie Wikiscience Competition, w którego ostatniej odsłonie na międzynarodowym szczeblu wygrało zdjęcie zrobione przez polskiego fotografa, które przedstawia rodzącą Dafnię. Makrofotografia w naprawdę wysokiej jakości i naprawdę wysoko merytoryczne zdjęcie. No właśnie, i coraz więcej takich zdjęć jest, coraz więcej tych konkursów, które też nie mają rozgłosu jakiegoś wielkiego, ale wystarczy się zainteresować i zobaczyć, jakie są efekty tych konkursów. Tak, Picture of the Year co roku organizowane gromadzi naprawdę fantastyczne zdjęcia, które wykraczają swoimi funkcjami poza funkcję ilustracyjną materiałów w Wikipedii, prawda, artykułów do Wikipedii. Tak pierwotnie Wikimedia Commons była stworzona. Tak, to był pierwotny pomysł na Wikimedia Commons, ale zrobienie z tego wolno dostępnego zbioru mediów, nie tylko do ilustrowania Wikipedii, było według mnie świetnym posunięciem. No, udało się to chyba rzeczywiście. Kolejny projekt, o którym musimy też powiedzieć, ale krótko, bardzo proszę, MediaWiki. MediaWiki, no to powiedzmy krótko. Chcesz sobie postawić własny serwis, który będzie wyglądał i działał jak Wikipedia, będzie mógł być edytowany przez wiele osób, będzie w sposób strukturalny, ustrukturyzowany w drzewku kategorii przedstawiał strony? Tak. To jest oprogramowanie, które możesz pobrać, możesz zainstalować na swoim serwerze internetowym, bądź też na domowej instalacji serwerowej typu XAMPP i możesz mieć własny serwis internetowy typu Wiki. Oprogramowanie MediaWiki wykorzystują również duże instytucje. To nie jest tak, że to jest oprogramowanie tylko dla Wikipedii i projektów siostrzanych i garstki zapaleńców, ale widziałem oprogramowanie MediaWiki wykorzystywane w wielu innych miejscach, komercyjnych i niekomercyjnych. No jak się po prostu coś nie mieści w Wikipedii, nie bardzo jest na to miejsce, na przykład nie był taki projekt chyba Pokemony, który został masowo kasowany był z Wikipedii, albo jakieś inne bardzo specjalistyczne hasła, które no, nie są encyklopedyczne z punktu widzenia, powiedzmy, one się potrafią przerodzić w całą swoją własną encyklopedię. Przecież Wikia, jak to się kiedyś nazywało, aktualnie się to nazywa Fandom, to jest grupa projektów założona również przez Jimmy'ego Walesa, która zawiera specjalizowane fanowskie encyklopedie. Cała encyklopedia Gwiezdnych Wojen, cała encyklopedia na przykład serii komediowej na YouTubie, łącznie z szczegółowymi opisami odcinków, biografiami artystów i personelu technicznego. Mhm. Jest też Wikipedia, znaczy nie Wikipedia, tylko taki projekt Wiki kolejowy, prawda? Nie również, pamiętam, jak się nazywa. Stworzony przez naszych kolegów, Encol. Encol, no właśnie. Tak. Także można po prostu nawet dla jednego miasta założyć swoją Wikipedię, tak w skrócie powiedzmy. Tak, oczywiście bez używania nazwy Wikipedia, która jest zastrzeżona, ale jak najbardziej, jeżeli coś się nie mieści w Wikipedii, a chcielibyśmy mieć bardzo dużo, bardzo szczegółowych informacji o tej
rzeczy, o tym zagadnieniu, tak jak mówię, grze wideo, serialu, czy mieście, można jak najbardziej taką wiki stworzyć. No i dochodzimy do końca. Powiedz, co to jest za projekt siostrzany Abstract? Projekt siostrzany Abstract, Wikipedia bezjęzykowa. Jakiś czas temu już rozmawiałem z jednym z naszych polskich operatorów botów, z którym rozmawiałem o automatycznym tworzeniu haseł. I on powiedział, że wystarczy mu dobra baza danych, na przykład, nie wiem, planetoid i szablon hasła. I to się samo zrobi. I to się może samo zrobić po prostu z wykorzystaniem funkcji korespondencji masowej pakietu biurowego. Abstract Wikipedia to jest rozszerzenie tego pomysłu. A mając wiki dane, można sobie to już wyobrazić. Dokładnie. Mając wiki dane, można sobie to nie tylko wyobrazić, ale wręcz zaprogramować. Zobaczyć. Tak, ustalić strukturę języka, ustalić szablony zdań, informacji, które mają być pokazane i powiedzieć, że w tym i tym miejscu należy zaciągnąć dane z odpowiednich właściwości z wiki danych. W tym momencie możemy stworzyć artykuł, podstawowy szablon artykułu na dowolny temat, na temat, którego w wiki danych już coś mamy. Mhm. Czyli właściwie najpierw można tworzyć dane do wiki danych, nawet jak nie ma hasła. Tak. A potem z tego automatycznie utworzyć hasło. To jest ratunek dla języków zagrożonych, bo mając opisaną podstawową strukturę tego języka i mając dane, które przynależą do artykułów, możemy nagle stworzyć bardzo dużo treści podstawowej, ale zrozumiałej treści dla użytkowników tego języka, która zawiera istotne informacje. Mm-hmm. Czyli to jest przyszłość. Na razie jeszcze ten projekt siostrzany jeszcze tak chyba nie jest widoczny. Jeszcze raczkuje, ale jest jak najbardziej wykonalny, jest jak najbardziej zrabialny i chyba tylko czeka na swoją szansę, żeby Czy to jest zaistnieć. Szansa na to, żeby na przykład hasło o II wojnie światowej tak samo wyglądało w rosyjskiej Wikipedii polskiej i niemieckiej? Tak, i jest to również założenie projektu, żeby nie przedstawiać wiedzy w jakikolwiek sposób skażonej kulturą danego języka na przykład. Właśnie przedstawianej wiedzy historycznej w różny sposób w zależności od tego, jaka prawda historyczna obowiązuje. Mhm. I już zupełnie ostatni projekt, Meta. Meta, czyli pełna koordynacja wszystkiego, co się dzieje. Tam zgłaszane są problemy, że któryś wikisłownik został przejęty przez wraże siły. Tam rodzą się nowe projekty, tam zgłaszane są wnioski o otwarcie, zaaprobowanie nowego języka dla projektów Wikimedia, bo język ma swój kod ISO. Tam rodzą się same projekty. Tam wybierani są i działają stewardzi, czyli tacy ponadadministratorzy wszystkich projektów. Tam koordynowane są również tłumaczenia najważniejszych rzeczy dla funkcjonowania Wikipedii i projektów siostrzanych. Mhm. I to chyba zamknęliśmy listę już tych projektów siostrzanych, które w tej chwili funkcjonują. Chyba tak. No bo oczywiście są różnego rodzaju projekty techniczne, są projekty zamknięte typu outreach, czyli takie orędownictwo projektów. Są projekty, są serwisy pomagające na przykład w działaniach GLAM. Są różnego rodzaju narzędzia, jest cały serwer narzędziowy, na którym narzędzie jest bez liku. Ale to już są rzeczy bardzo specjalizowane. Mhm. Także każdy znajdzie coś dla siebie na pewno w dziedzinie swoich zainteresowań albo swoich możliwości, swoich umiejętności. Każdy może swoją cegiełkę dołożyć i z tego powstaje Wikipedia. I jej projekty siostrzane. Zapraszamy. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wiki Radio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org.
lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.